Za chwilę panorama, którą poprowadzi dla Państwa Marta Kielczyk. Zabójcy księdza Jerzego Popiełuszki znów przed sądem. Tym razem mieli odpowiadać za przeprowadzenie prowokacji w mieszkaniu księdza, czyli podrzucenie duchownemu materiałów, które miały go skompromitować. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie. IPN, chcesz złożyć zażalenie? Joanna Bukowska Kasprzak. Sezon na smog na horyzoncie o tym dziś jeszcze w panoramie a poza tym żołnierze z kluczykami do najnowocześniejszego sprzętu artyleryjskiego. Polska Zbrojeniówka kończy realizację umów na dostawy Raki i Kraby stały się standardem, a to nie koniec, są już kolejne kontrakty. Łukasz Miąsik. Drugi dzień prezydenckiej wizyty w Holandii. Andrzej Duda spotkał się m.in. z premierem i uczestniczył w podpisaniu memorandum o współpracy portów w Rotterdamie i Świnoujściu. Wizytę obserwuje nasza reporterka, Małgorzata Gałka, jak polski port skorzysta ze współpracy z holenderskim. Rotterdam, Małgorzata Gałka, bardzo dziękuję. Duńskie zielone światło na budowę Nord Stream 2. O tym jeszcze w panoramie, a poza tym. Burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy, Artur W., został wykluczony z Platformy Obywatelskiej po akcji CBA. Usłyszał zarzut przyjęcia łapówki w wysokości 200 tysięcy złotych. Prokurator przedstawił też zarzut udzielenia korzyści majątkowej deweloperowi Sabriemu B. O szczegółach Joanna Pilszyk. Więcej o deweloperach w programie O tym się mówi zaraz po Panoramie Opinii o 18.35 w TVP Info. Walka z kopciuchami i smogiem to miały być priorytety nowego prezydenta Warszawy. Po roku likwidacja starych pieców, według miejskich aktywistów, wbrew temu co twierdzi Rafał Trzaskowski, idzie gorzej niż w mniejszym Krakowie i to dwunastokrotnie. Bartosz Łyżwiński. 61-letni mieszkaniec Inowrocławia usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru, którego skutkiem była śmierć matki i trojga dzieci. Prokurator musiał zaczekać, aż mężczyzna wytrzeźwieje. Anna Morawska-Borowiec. Sprawca śmiertelnego wypadku na ulicy Sokratesa w Warszawie trafił na oddział zamknięty przy areszcie. Wiąże się to z jego stanem zdrowia. Przed początkiem listopada, gdy mamy wzmożony ruch, rząd zapowiada plan radykalnej poprawy bezpieczeństwa na drogach. Daniel Jagielski. Kończy się miesiąc solidarności z chorymi na nowotwory. Lekarze apelują, by nie była to pomoc jedynie od akcji do akcji. W szczególnej sytuacji są chore na raka dzieci. O tym, jak sprawić, by w szpitalu czuły się jak w domu Elżbieta Byszewska. Dania wyraziła zgodę na budowę Nord Stream 2. Układanie rur w duńskich wodach ma się rozpocząć w najbliższych tygodniach. Zaniepokojenie decyzją wydaną przez Duńczyków wyraziła strona amerykańska, szczegóły Gabriela Juźwiak. Na stromej górze w okolicach włoskiego Selią tknęło całe stado kus. Na pomoc ruszył zespół ratowników. Poderwano też śmigłowiec. W studiu już goście Panoramy opinii. Zbigniew Kuźmok, deputowany do Parlamentu Europejskiego. Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Michał Jaros, poseł Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej. Nasza rozmowa już Dobry za wieczór. chwilę w TVP info. Za spotkanie w panoramie dziękuję.